Jutro święto zmarłych. Wiele rozmów w naszych domach dotyczy grobów. Jedna znajoma opowiadała, że odziedziczyła po przodkach pusty grobowiec, murowany, podpiwniczony, nieużywana nówka w dobrym stanie, w dobrym miejscu na pryncypialnym cmentarzu w dużym mieście, z widokiem na sławnego człowieka, niestety już świętej pamięci. I nie za bardzo wie, co z nim zrobić. Znaczy, z tym grobowcem, a nie ze znanym człowiekiem świętej pamięci. No i chce go sprzedać. Znaczy, grobowiec, nie? A nie znanego człowieka świętej pamięci. Bo ta znajoma ma gdzie leżeć, jakby co. No, może za niego wziąć, znaczy za grobowiec nie zacząć, znaczy no wiadomo, nie? Od 80 do 100 tysięcy złotych. No i my odradzaliśmy jej ten nierozważny krok. Padła propozycja, żeby wzięła na ten grobowiec kredyt hipoteczny i coś sobie kupiła, albo odłożyła na stare lata, na pogrzeb na przykład. No, ja doszedłem do wniosku i to poradziłem znajomej, że taki grobowiec nie powinien stać pusty, powinien na siebie zarabiać, da? Może niech go wynajmie. Studentom choćby, no, a w wakacje turystom. Co prawda grobowiec nie ma mediów, ale jakby jej się udało wynająć grób, to media się zjawią natychmiast. Słuchajcie, dlaczego my tak często żartujemy z poważnych rzeczy, z grobu, cmentarza? No po prostu, żeby oswoić strach przed tym, co nas czeka.